Kampania wyborcza trwa. W trakcie kręcenia sondy wyborczej w Chełmnie spotkaliśmy panią Iwonę Michałek, która rozmawiała z mieszkańcami oraz rozdawała ulotki na rynku Starego Miasta. Postanowiliśmy zadać jej kilka pytań związanych z wyborami. Zapraszamy na rozmowę. Witam Państwa, Piotr Wasiak, moim Państwa gościem w dzisiejszym wyjątkowym wydaniu, bo na rynku Starego Miasta w Chełmnie jest pani Iwona Michałek. Jedynka na liście w komitecie Polska jest najważniejsza. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam Pana, panie redaktorze, i witam Państwa. Pani Przewodnicząca, zapomniałem dodać. Proszę mi powiedzieć w takim razie, jak słyszy Pani nazwisko Tusk, Donald Tusk, co sobie Pani myśli? Myślę Platforma, niestety. To myślę niezrealizowane obietnice. No właśnie, o tych synonimach porozmawiajmy. To myślę zawiedzione nadzieje. To myślę puder, blichtr, luksusowe samochody i wnętrza. I zupełnie oderwanie od rzeczywistości. Tak myślę. Co by chciała Pani, jak by chciała Pani mnie, żeby odbierał PJN w takim razie? PJN jest partią zupełnie inną, przede wszystkim demokratyczną. Nie ma u nas... To znaczy Platforma nie jest demokratyczna? Oczywiście wszyscy wiedzą, że nie jest. Zarówno, co to oznacza? Zarówno PiS, jak i Platforma, czyli Pan Tusk, jak i Pan Kaczyński trzymają żelazną ręką swoich podwładnych partyjnych i tylko i wyłącznie od ich decyzji należy ich, tych podwładnych być albo nie być. Natomiast u nas jest inaczej. My podejmujemy decyzje demokratycznie i chcemy, żeby tak było. Chcemy być nowoczesną partią, która słucha wszystkich i decyzje podejmuje kolegialnie. Rozumiem, czyli partia demokratyczna PJN, ale nie rozmawiajmy o partii, chociaż partia jest dla Pani bardzo istotna w tych nadchodzących wyborach, ale porozmawiajmy o Pani, jak chce Pani przeprowadzić kampanię wyborczą, skuteczną, jak dotrzeć do potencjalnego wyborcy? Przede wszystkim kontakt bezpośredni z ludźmi. My jesteśmy partią, która nie ma milionów na koncie. My jesteśmy ludźmi przeciętnie zarabiającymi, przeciętnymi Polakami i nie mamy też wielkich pieniędzy na koncie, tak jak Platforma i PiS, tudzież SLD i PSL. I dlatego też dla nas bezpośredni kontakt jest najważniejszy. Uważamy, że on jest skuteczny i wydaje nam się, mamy taką nadzieję, że właśnie w takim kontakcie jesteśmy w stanie przekonać Polaków do siebie. Czyli zgodnie z obietnicami rozumiem, że nie zobaczymy Państwa wizerunków na przykład na billboardach czy plakatach? Na plakatach jesteśmy. Chałupniczo trochę robionych, troszeczkę wynajmowanych miejsca plakatowania u ludzi znajomych, w sklepach, u sąsiadów. Natomiast rzeczywiście na billboardach nas nie ma i nie będzie. Czyli jak argumentować, jak rozmawiać w ogóle z wyborcami, jak argumentować, jak odpowiadać im na pytania, jak przekonać do tego, żeby zagłosowali właśnie na Panią? PJN to jest partia, która... my wszyscy obecni w PJN jesteśmy tam dlatego, że jesteśmy na zasadzie, chcemy wyrazić swój sprzeciw przeciwko sposobie uprawiania polityki przez te główne cztery siły polityczne. Uważamy, że należy im się żółta kartka. Uważamy, że oni już wszyscy rządzili. Wszyscy pokazali, co potrafią i nie spełnili naszych nadziei. Ja osobiście chcę zajmować się w Sejmie polityką społeczną, chcę zajmować się rodziną i przede wszystkim edukacją, na której się najlepiej znam. Porozmawiajmy o Państwa programie wyborczym, nazwanym Edukacja, Gospodarka, Rodzina.
w zasadzie tak na dobrą sprawę, czyli wszystko. Czyli taki miszmasz, czy faktycznie Państwo skierujecie się w jakąś bardziej w stronę i gdzieś zaakcentujecie, co chcecie zrobić tak naprawdę? To nie jest miszmasz, Pan się myli, Panie redaktorze. Ale to jest wszystko. To też właśnie gospodarka, czyli podatki, o których rozmawiamy już od dłuższego czasu, to jest bardzo ważna rzecz dla każdej rodziny. I prosta rzecz, nie podniesiemy podatków. A obniżycie Państwo, bo już zostały podniesione. My chcemy, żeby był podatek liniowy 19%. To jest bardzo ważna rzecz dla gospodarki. Chcemy ułatwień dla młodych ludzi, żeby łatwiej i szybciej mogli otworzyć swój biznes i łatwo go prowadzić. Chcemy uproszczeń w urzędach skarbowych. Chcemy w edukacji bardzo dużo, a mianowicie mamy konkretne propozycje. Przede wszystkim chcemy znieść gimnazja, które są bardzo złym pomysłem. Funkcjonują już od paru lat i się w ogóle nie sprawdzają. Chcemy, żeby dzieci chodziły do szkoły od 7 lat, nie od 6. Chcemy upowszechnienia wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci, a nie tylko tych, dla których rodziców stać na wychowanie przedszkolne, bo uważamy, że właśnie tam to jest moment w przedszkolu na wyrównywanie szans. Najlepsze. Czy te przedszkola będą w takim razie przymusowe? Chcielibyśmy, żeby od 4 lat, wraz z kończeniem przez dziecko 4 roku życia, miało możliwość pójść do przedszkola. Jesteśmy województwem, gdzie przedszkoli jest najmniej w kraju. Więc chcielibyśmy, żeby te przedszkola były dostępne dla dzieci. Jeżeli będą dostępne i przekonamy rodziców, że warto dziecko posłać do przedszkola, to na pewno będziemy mieli lepsze efekty kształcenia na wyższych poziomach edukacyjnych. To, co Pani mówi, to jest taka codzienność, to są ważne sprawy, o których Pani wspomina, a takich marketingowych, jak przed paroma laty stosowali co niektórzy politycy, czy też partie, głosząc, że obniżą podatek, chociaż to Pani o tym wspomniała, czy budują 3 miliony mieszkań? No widzi Pan, to się nie sprawdziło, tak? Bo ani nie obniżyli podatków, tylko je podwyższyli, ani nie wybudowali 3 milionów mieszkań, ani nie dali po milionie każdemu, bo też taki był kiedyś pan, który to obiecywał. I to się nie sprawdziło, więc my jesteśmy partią, która nie chodzi, nie buja w chmurach, nie obiecuje gruszek na wierzbie, tylko mówi o konkretach, bo też do konkretnych ludzi, do Polaków swoją ofertę kierujemy. To jest dużo do zrobienia w takim razie, o tym, o czym Pani wspomina. Duży zakres prac. Poradzicie sobie Państwo? No oczywiście, że sobie poradzimy. Mamy do tego ludzi, mamy fachowców, którzy się specjalizują w konkretnych dziedzinach i tutaj jesteśmy przekonani, że z tym sobie na pewno damy radę. Teraz porozmawiajmy o tych mniej miłych aspektach kampanii wyborczej. Sondaże się pojawiają. Coraz to nowe, coraz to kolejne. Już Rupa Lipota podobno dostaje się do Sejmu, a Państwo jednak nie. No, tak chcą sondażownie. I tak sobie wykalkulowali politycy, żeby właśnie nas zniszczyć, tak? Zniszczyć medialnie. Robią to sukcesywnie, bez żenady. My natomiast uważamy, że prawdziwy sprawdzian 29 października i apelujemy do wszystkich ludzi, żeby nie patrzyli na sondaże, bo naprawdę one nic nie dają, o niczym nie przesądzają, a wręcz przeciwnie, wielokrotnie już zawiodły. Sondażownie pomyliły się wielokrotnie i bardzo prosimy Polaków, żeby realnie spojrzeli na rzeczywistość, a nie poprzez pisane przez kogoś tam sondaże. To jest takie Państwa szczere podejście, tak? Niezależnie od tego, jak te sondaże by dla Państwa wyglądały. Tak, to jest szczere podejście, niezależnie od tego, jak będą wyglądały. Teraz proszę mi powiedzieć, dlaczego Pani jest jedynką po kręgu piątym, a Pan Mojżesowicz dopiero na ostatnim miejscu? Bo Pan Mojżesowicz
zdecydował w tak, a nie inaczej. Ja zaczęłam organizować struktury w okręgu piątym, czyli toruńsko-włocławskim. Ja byłam tą osobą, która zaczęła gromadzić wokół siebie ludzi i władze PJN-u stwierdziły, że mój wkład pracy był na tyle duży i na tyle i potencjał mój jest na tyle duży, że obdarzyły mnie tym zaufaniem i dały mi rynkę. Jak ocenia Pani swoje szanse? Na 100%. Na 100%, a w takim razie jeszcze nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy przed momentem, a mianowicie do programu wyborczego, musimy sobie zdać sprawę z tego, że mimo wszystko potencjalni wyborcy nie czytają programów wyborczych, więc jak do nich dotrzeć z tymi informacjami, jak im powiedzieć, co tak naprawdę trzeba w Polsce zmienić, proszę Państwa, zdanie? No to jest rozmowa. Niestety my uważamy, że rozmowa jest najważniejsza i też dlatego tutaj w Chełmie dzisiaj jestem. Bo chcę z ludźmi po prostu na temat rozmawiać. No właśnie, ale ta kampania głównie opiera się, wszyscy kandydaci do Sejmu w tej kampanii mówią o rozmowie, więc może robi Pani coś szczególnego, coś innego niż pozostali kandydaci? Znaczy, wie Pan, jestem bardzo obecna w internecie, tak? Bo też uważamy, że internet mocno będzie miał mocny wpływ, duży wpływ na wynik tych wyborów. Jestem obecna na wsi, nie tylko w mieście i uważamy, że poprzez właśnie internet, czyli nowe sposoby docierania do wyborców, tłumaczenia, jaki jest nasz program, o co nam chodzi, mamy nadzieję przekonać Polaków do siebie. A co dla Kujaw i Pomorza może Pani zrobić, będąc posłem? Przede wszystkim chciałabym zrównoważonego rozwoju. To znaczy, jestem absolutnie przeciwna, żeby Bydgoszcz i Toruń, którego zresztą jestem fanką, bo jestem z Torunia, żeby te dwa miasta, które w tej chwili jakby zawłaszczają sobie prawo do decydowania o województwie, żeby tak było. To znaczy ja uważam, że należy właśnie pytać Grudziądz, Inowrocław, Włocławek. To są miasta o ogromnym potencjale ludzkim, o dużych ambicjach i uważam, że należy właśnie tworzyć taką aglomerację w Kujawsko-Pomorskim, która by równoważyła rozwój całego województwa, nie tylko w tych dwóch dużych miastach. My jesteśmy medium grudziąckim, tak więc o Grudziądz teraz się zapytam, jaki bezpośredni związek ma Pani z naszym miastem, bo wiem, że ma. Tak, oczywiście mam. Kończyłam w Grudziądzu pierwsze liceum ogólnokształcące. Moja mama mieszka w Grudziądzu. Jestem emocjonalnie z Grudziądzem związana. Mam w Grudziądzu przyjaciół, właśnie jeszcze też pochodzących z czasów szkoły średniej. Bardzo miłe wspomnienia z Grudziądzem związane. W Grudziądzu jestem często obecna, dlatego że właśnie mam mamę, tak jak powiedziałam. Także Grudziądz bardzo lubię. Chciałabym, żeby w Grudziądzu zmniejszyło się bezrobocie, które jest jednym z najwyższych w naszym województwie. Chciałabym, żeby to nie było miasto tylko hipermarketów, ale też żeby powstawały nowe firmy, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali, a wiem, że masowo z Grudziądza wyjeżdżają. Chciałabym w Grudziądzu być obecna, pracować dla Grudziądza i chciałabym, żeby Grudziądzanie miał również poparcie. Czyli możemy być przekonani, skoro zna Pani nasze miasto, zna problematykę Grudziądza, więc będzie lobbować na rzecz naszego miasta. Zdecydowanie tak. Macie Grudziądzanie i moja mama ma to zapewnione. Będzie Pani dobrym posłem? Pewnie, że będę dobrym posłem. Oczywiście. Będę aktywnym posłem, panie redaktorze. Aktywnym posłem, bo jestem też aktywną osobą bardzo. Jestem w polityce dlatego, że jestem osobą aktywną. Moja przeszłość zawodowa świadczy o tym, że potrafię zrobić dużo, potrafię pracować z ludźmi w zespole.
potrafię być twórcza i dlatego też chciałabym pracować dla dobra regionu. A politykiem trzeba się urodzić? Myślę, że troszeczkę żyłki takiej trzeba mieć. Nie wiem, czy trzeba się urodzić. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale być może nabywa się to w miarę upływu lat. Takiej chęci pracy dla społeczeństwa. Chociaż ja na przykład w moich kołach toruńskich, grudziąckim mamy ludzi młodych, które mają ogromne ambicje polityczne. Jeszcze a propos tego, jak zostanie Pani posłem, pytanie związane rzecz jasna z Grudziądzem, cały czas stworzy Pani biuro poselskie w Grudziądzu? Oczywiście, to jest właściwie trzecie pod względem wielkości miasto w naszym okręgu i w każdym z tych trzech miast musi być biuro poselskie, zdecydowanie tak. Gdyby dostała Pani propozycję wzięcia udziału w debacie politycznej, wyborczej, weźmie Pani taki udział? Wezmę udział w takiej debacie, jeżeli dostanę taką propozycję. Czy nie ma Pani problemów z tym, żeby rywalizować z kimś oko w oko? Jest Pani odważna? Nie mam żadnych problemów, jestem odważna. A do Chełmna przyjechała Pani motocyklem? Nie przyjechałam motocyklem, chociaż rzeczywiście teraz pogoda się taka zrobiła, że można by było. Rano było pochmurno w Toruniu i padał deszcz lekki, więc dlatego nie przyjechałam motocyklem, ale czemu nie następnym razem? Dobrze, to dziękuję w takim razie za rozmowę. Życzę powodzenia w nadchodzących wyborach i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego Grudziądzanom życzę i Chełmianom. No i proszę Państwa, naprawdę warto na mnie zagłosować. Dziękuję. Dziękuję.